Wczoraj rozpocząłem od tego ważnego proroctwa, które jest ukryte w znakach eucharystycznych, w cudach eucharystycznych, które da je dzisiaj Bóg całej Polsce do ponownego odkrycia. I wierzę bardzo mocno, że to przebudzenie, o którym mówimy na tym forum, ma być przede wszystkim powrotem do szczytu modlitwy, do przebudzenia się, by całym sercem przeżywać Eucharystię jako szczyt modlitwy chrześcijańskiej. I nie mam żadnych wątpliwości, że w czasach zamętu, jeszcze raz powtarzam, atak będzie na Eucharystię, na realną obecność Jezusa w Eucharystii i na szczególną miłość do Matki Bożej, bo kwestionując Matkę Bożą, zakwestionujesz za chwilę Eucharystię. To jest jedno z drugim powiązane, ponieważ to Jezus daje swoje ciało, swoją krew, które wziął od niej. Dlatego ona jest nazwana Matką Eucharystii. I teraz chciałbym was poprowadzić w tych najważniejszych wydarzeniach, które dzieją się na Eucharystii. Dotykam tylko tego, bo tak naprawdę to jest niezwykle głębokie wszystko, co dzieje się na Eucharystii. Jeszcze raz przypominam, Eucharystia jest poza czasem i przestrzenią. To jest najlepsze spa, jakie może być dla ciebie. Kobieto, kochana, bierzesz te wszystkie kremy, smarujesz tą twarz od rana do wieczora i niewiele ci to daje. Starzejesz się aż miło. W momencie wchodzenia w Eucharystię, każda adoracja, kochane moje, to jest wejście w wieczność. Rozumiecie? Czyli czas się zatrzymuje. Zdumiewające jest to, jak się czasami patrzy na siostry klauzurowe, które mają wieczystą adorację. Nigdy nie zgadniesz, ile mają lat. Zawsze wyglądają na 15, 10 mniej niż mają. Dlaczego? Bo są ciągle wpatrzone w Niego. Bo żyją w wieczności, adorując wiecznego. Rozumiecie? Gdzie czas się zatrzymuje. Nie ma czasu. Najlepsze spa. Wiem, co mówię, bo jak widzę jakieś zmarszczki na swojej twarzy, to lecę zaraz na godzinę adoracji. Jest dobrze. 47 lat, skarby. Wyglądam? Dziękuję. Adoracja. Kochani moi, więc Eucharystia jest niesłychanie ważna w tym oto rozumieniu, że całe dzieło odkupienia i zbawienia jest zawarte w Eucharystii. Mówiliśmy o tym wczoraj, jak zwykły Pan z wami, które machinalnie wypowiada często kapłan, my odpowiadamy i z Duchem Twoim, ma takie znaczenie, że Bóg Wszechmogący, Twój tatuś, dla którego jesteś umiłowanym synem, jest z Tobą w jakiejkolwiek jesteś sytuacji, przez cokolwiek przechodzisz, On jest z Tobą. I nie ma się czego bać. Jest to egzorcyzm na lęk. Ale jest coś, co może zblokować przyjęcie w pełni zaufania Bożej ochrony i Bożej miłości. Tym czymś jest grzech. Dlatego zaraz po pozdrowieniu wchodzimy w akt pokuty. Ten akt pokuty z reguły jest bardzo krótki. Generalnie na Eucharystii wszystko jest bardzo krótkie. Dlatego trzeba całym sercem przygotować Eucharystię wcześniej. Mówiłem, pamiętacie, o Mont Everestie. Eucharystia to jest Mont Everest. Jeśli nie przygotuję tego wcześniej, nie będę nastawiony wcześniej, co mam zrobić w tym krótkim odcinku czasu, przegapię kolejne łaski. Pamiętacie, jak brzmi akt pokuty? Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, czyli wyznaję Bogu swoje grzechy. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wyznawano grzechy publicznie. Rozumiesz? Za chwilę będzie msza święta o 15. I teraz fajnie byłoby, abyś, wiesz, przychodził tak po kolei wszyscy, wiesz, do mikrofonu. Bracia, przez ostatni tydzień zrobiłem to, to, to i to. Przepraszam. Wow, kurka. A wyglądał tak święcie. Rozumiesz, nie? Bo to jest taka reakcja, nie? Wstyd jak licho. Wyjść i publicznie powiedzieć o swoich grzechach. Ale pedagogia Boga taka była w pierwszych wiekach. On tak chciał. Wyznawajcie sobie nawzajem grzechy. Nie tylko Bogu, ale sobie też. Więc wiesz, to jest ból. Ale z drugiej strony, tak sobie myślę,
10 000 razy byś się zastanowił, zanim byś zrobił jakiś grzech, kiedy byś wiedział, że za chwilę w niedzielę przed całym kościołem musisz go wyznać wszystkim. No nie? A? Pan Bóg wiedział, co robi. Tylko dziękuj na kolana życia i spowiedź uszna i możesz kapłanowi powiedzieć i nikt o tym nie wie, to jest tajemnica. Twoja i Boga i kapłana, nikogo innego. Ale to jest bardzo ważne to, co teraz powiem. Ponieważ wyznaję, czyli spowiadam się nie tylko Bogu, ale i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Dlaczego mam wyznawać grzechy braciom i siostrom? Dlaczego? Ponieważ wszyscy jesteśmy naczyniami połączonymi. Każdy mój grzech czyniony w ukryciu niszczy cały Kościół, osłabia cały Kościół. Rozumiesz, twoja przegrana walka w miejscu ukrycia, kiedy nikt o tym nie wie, osłabia Kościół w Japonii, na Grenlandii, wiesz, na Alasce. Rozumiesz? Twój ukryty grzech, o którym nikt nie wie, osłabia cały Kościół. Słuchajcie, to jest coś, co powinno nas bardzo mocno motywować do nawrócenia. Twój grzech, mężu, ojcze, nie wiem, może twoja żona o tym nie wie, że, wiesz, ona idzie spać, a ty jeszcze posiedzisz przy komputerze i tam włączysz sobie pornografię i się zmasturbujesz. Nikt tego nie widział. Twoja żona o tym nie wie. Z drugiej strony, panowie, jeden z największych dramatów w konfesjonale i rozmowach z waszymi żonami to jest odkrycie przez żony, że oglądacie pornografię. Jest to tak destrukcyjne dla miłości, jest to tak destrukcyjne i poniżające dla waszych żon. My, faceci, nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Jak może to zniszczyć serce tej, której ślubowałeś miłość, wierność i że nie opuścisz jej aż do śmierci. A opuszczasz ją, bo ona sama zasypia. A zdradzasz ją z dziewczynami z internetu. Możesz powiedzieć, ale proszę księdza, ja nikogo nie krzywdzę. Krzywdzisz. Jezus powiedział, że jeśli z pożądliwością patrzysz na kobietę, już w swoim sercu dopuściłeś się z nią cudzołóstwa. Czyli skutki są takie, jakbyś poszedł z inną kobietą do łóżka. A co jest skutkiem cudzołóstwa? Przede wszystkim umiera czułość. Umiera bliskość. Zaczynasz traktować kobietę jak przedmiot. Bliskość, czułość buduje się przez rozmowę. Wszyscy faceci, którzy są uwiązani w pornografii, masturbacji, zaczynają mieć problem w rozmawianiu ze swoją kobietą. Rozumiecie? Nie umieją budować już bliskości przez rozmowę. Wszystko denerwuje. Na wszystko się odpowiada półgębkiem. Czułość, bliskość, dotyk, gesty umierają. Jedyne gesty czułości, które wykonujesz, to są gesty, które tak naprawdę są tylko grą wstępną do uprawiania seksu. Myślisz, że kobieta to tym nie wie? Myślisz, że twoja żona tego nie wyczuwa? Że za chwilę będzie to, to, to i to? Że te gesty nie są gestami czułości dla niej samej i rozkoszowaniem się miłością do niej i szacunkiem do niej i zachwytem nad nią, tylko chodzi o to, żeby jak najszybciej pójść do łóżka. Wiesz, jak on to boli? Ale skąd to się bierze? To są skutki pornografii, masturbacji. Nie wiem, może masz jakiś flirt ze swoim kolegą w pracy. Mąż o tym nie wie. Niby wszystko jest w porządku. Grzech ukryty. Nikt o tym nie wie. Jeszcze się nie wydało. Jeszcze mąż nie dorwał twojej komóreczki. Jeszcze nie widzi tego, że podejrzanie często wychodzi do toalety. Co? Pęcherz ci choruje cały czas? Czy SMS-iki trzeba napisać szybko? Nagle, wiesz, wychodzi z pieskiem, nigdy nie wychodziłaś. A teraz wychodzi z pieskiem i znikasz na godzinę. Gdzie ty jesteś? On jeszcze nic nie podejrzewa. Rozumiesz? Grzech ukryty. Ale demon widzi. Demon widzi. I wejdzie w to małżeństwo. I nagle, wiesz, twój mąż nie będzie mógł się ogarnąć, bo mówi, co jest? Rwie się między nami relacja. Co chwilę zaczynamy się kłócić, denerwować. Robimy sobie spinę o wszystko. Co się dzieje? On jeszcze nie wie, że ty flirtujesz ze swoim kolegą z pracy. Ale demony wiedzą i już przyszły zaproszone przez twój ukryty grzech, żeby zniszczyć twoje małżeństwo, rozumiesz? Przychodzisz z tym grzechem do kościoła.
osłabiasz wszystkich ludzi w Kościele. Wszyscy zaczynają być słabsi w życiu duchowym. Ciężej idzie im modlitwa. Mają coraz większą blokadę przed Bogiem. Dlaczego? Osłabiłeś ich swoim grzechem. To osłabienie grzechem jest związane z autorytetem duchowym również. Mało się o tym mówi u nas, a powinno się mówić. Im ktoś ma wyższy autorytet duchowy, tym bardziej osłabia Kościół swoim grzechem. Mąż swoim grzechem ukrytym osłabia swoją żonę, osłabia swoje dzieci, swoją rodzinę, swój dom. Ale o wiele bardziej osłabia Kościół grzech kapłana. Jeszcze bardziej osłabia Kościół grzech biskupa. Jeszcze bardziej osłabia Kościół grzech papieża. W zależności od autorytetu duchowego –